Obrony Narodowej, pana Tomasza Siemoniaka. Bardzo serdecznie witamy. Pan minister przyjął zaproszenie moje i pana Zbigniewa Rynkiewicza, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej naszego regionu, a zarazem też przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Bardzo się cieszę, że w naszej konferencji uczestniczy również pan marszałek województwa, pan prezes Trofinacz i pan Przadkadosz, szef Rady Nadzorczej, pani poseł Krystyna Skowrońska. Chciałam powiedzieć, że ta wizyta jest jakby naturalną konsekwencją działalności grupy ludzi na rzecz Huty i rozwoju, przede wszystkim przemysłu zbrojeniowego. Pamiętacie państwo, że trójka posłów, pani poseł Elżbieta Łukasiewska, pan poseł Zbigniew Nasiewicz i ja zabiegaliśmy najpierw o wizytę pana premiera, która doszła do skutku, później pana prezydenta i cały czas te osoby nas wspierały, jak również minister obrony lokalnej i obecny minister ma także bardzo pozytywne nastawienie i muszę przyznać, że z dużym zainteresowaniem dyskutujemy już od kilku tygodni na temat właśnie sytuacji nie tylko w Hucie Stalowa Wola, w ogóle o przemyśle zbrojowym, jak już tak się złożyło, że się w tym wyspecjalizowałam trochę. Także gości dzisiaj na tym spotkaniu prezes Fabian, prezes Nowej Dęby, bo również i ten zakład będzie z nami właśnie tutaj współpracował. Chciałbym oddać jeszcze głos panu Zbigniewowi Nasiewiczowi, a później już pan minister. Myślę, że najważniejszą osobą dzisiaj jest pan minister. Nam bardzo zależy na tym, żeby Stalowa Wola, tak jak wcześniejsza wizyta w Mielcu, była takim szczególnym miejscem, które jest nie tylko w zainteresowaniu parlamentarzystów, władz lokalnych, zarządów firm, ale jest również w zainteresowaniu rządu. Te 4 lata udowodniły, że ten rząd pana premiera Donalda Tuska bardzo mocno interesował się problemami Stalowej Woli, zakładu, szczególnie zakładów zbrojeniowych. W tym celu tutaj gościmy pana ministra obrony narodowej. Dzień dobry państwu. Miałem okazję przez ostatnie kilka lat współpracować z tu obecnymi parlamentarzystami, również z panem marszałkiem Kolejewskim, z panią Kornatą Butrym. Pracowaliśmy blisko bardzo przy sprawie powodzi, usuwania skutków żywiołowych. Już myślałem, że nie da się bliżej współpracować, a jednak można, bo w nowym resorcie okazało się, że pani poseł właśnie w pierwszych godzinach już zwróciła mi uwagę na problemy Stalowej Woli i naturalne było, że bardzo szybko będę musiał tutaj przyjechać. Rzeczywiście ten tydzień jest takim tygodniem bardzo mocno pod znakiem spraw przemysłu obronnego, bo jak państwo wiedzą, trwają w Kielcach duże targi, zresztą Huta Stalowa Wola tam jest bardzo widoczna i bardzo obecna, ale umówiliśmy się, że będę tutaj, będę na miejscu. Będzie okazja porozmawiać o tym, co Huta robi, jak wyglądają relacje z Ministerstwem Obrony Narodowej i jak wygląda najbliższa przyszłość. Także dzisiaj właściwie każdą minutę, nawet w samochodzie, jadąc tutaj z panem prezesem, dziękuję bardzo za to zaproszenie. Rozmawialiśmy już tak bardzo praktycznie. Nie kurtuazyjnie, tylko praktycznie, ale to właśnie tak jest wszystko jasne po obydwu stronach, że trzeba rozmawiać konkretnie. Miałem okazję też być tutaj w hali, przyjrzeć się, jak produkcja wygląda. Jestem przekonany, że Huta reprezentuje, jeśli chodzi o tę produkcję specjalną, poziom europejski czy światowy. Widzę też rolę ministra obrony w wspieraniu jej aktywności eksportowych. Myślę, że tutaj nigdy za mało takich wysiłków. Minister Sikorski o tym mówił w Kielcach na salonie. Na pewno będę chciał jako minister mocno to wspierać. Ministrowie, ambasadorowie innych państw mocno wspierają swoje przemysły. My też powinniśmy robić wszystko, co się da, żeby eksport wspierać. Huta ma za sobą ciężki czas, bo proszę państwa doskonale wiedzą, o czym tutaj Nasiewicz wspomina. Dzięki działaniom rządu, podkreślę to, bardzo niekonwencjonalnym i takim specjalnie dedykowanym dla Stalowej Woli, udało się w miarę suchą nogą, choć też oczywiście z kłopotami, problemami przez ten okres przejść. Warto, żeby nie zmarnować tego wysiłku też finansowego państwa z tych ostatnich lat i poszukać nowych, intensywnych pól. Minister Obrony zawsze będzie bardzo zainteresowany tym, co się w Stalowej Woli dzieje.
nie wiem, co jestem w stanie powiedzieć, to moje pierwsze wizyty w zakładach zbrojeniowych i na pewno będę chciał tutaj wracać i też dla posłów i prezesa przewodniczącego, który skromnie tam stanął, te drzwi moje są zawsze otwarte, żeby rozmawiać i zadawać problem. Jest też minister Marcin Idzik, doskonale zorientowany tutaj w problemach stanowej woli Mielca. Także mam nadzieję, że w takim zespole, jak tu przed Państwem stoi, będziemy umieli z tych zadań się dobrze wywiązać. Panie Ministrze, korzystając z okazji, chciałabym również podziękować Panu Ministrowi Idzikowi. Jest naprawdę za cierpliwość do mnie przede wszystkim, Panie Ministrze. Ja mam jej cierpliwość. Tak. I za zrozumienie i za zgłębianie tematu. I za to, że Pan zawsze jest merytorycznie przygotowany do pewnej rozmowy. I myślę, że te podziękowania powinny się okazać. Ja oczywiście znam z Pana Ministra to, że nigdy nie rzuca słów na wiatr. Naprawdę przyjmuję tę deklarację współpracy z Domą Wolną jako za dobrą monetę. I bardzo dziękujemy. Państwu posłom, że w tym czasie, kiedy był największy kryzys, kiedy Huta przeżywała problemy i z nadprodukcją, które miała niesprzedane, podjęte zostały odpowiednie decyzje. Czyli najpierw, jeżeli chodzi o rezerwy materiałowe, 60 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, a później również zamówienia, czy już kredyt z Agencji Rozwoju Przemysłu, który pozwolił właśnie przetrwać ten najtrudniejszy czas, bo gdyby nie to, to dzisiaj nie rozmawialibyśmy o tym, co można tutaj sprzedać, tylko tej produkcji wojskowej by nie było. Mówię samorządu województwa. Dziękuję Panie Ministrze. Proszę podziękować Panu Premierowi, że był wtedy, kiedy był najpierw. Dziękuję bardzo.